Kim jest Ewa Kasprzyk? Tak do końca sama nie wiem. Kiedy dostałam propozycję prowadzenia tego programu, to się bardzo ucieszyłam, ponieważ jest to tak szeroki zasięg. Chcę się przez ten program dzielić moim doświadczeniem. Moim doświadczeniem nie tylko ze zmaganiem się z problemami, ale pochwalić się tym, że można też żyć radośnie, można się cieszyć tym życiem, można właśnie przekraczać swoje ograniczenia. Chodź Akira. Zobaczmy, kto to jest. Dzień dobry. Gotowa? No, cześć, chodźcie. Shakira nie gryzie, spokojnie. No, nie gryź, Shakira. To co, gdzieś... Siadajcie, proszę. Halo, Hiszpania, por favor. Halo. Dzień dobry. No Gosia, słowo córka. Matka, córka to jest najstarsza relacja odwieczna. I myślę, że to jest fundament. Może się ktoś ze mną nie zgodzi. Dla mnie to jest bardzo ważne. Oprócz zawodu, oprócz tego, co robię, świadomość tego, że mam córkę, czyni mnie zupełnie inną kobietą. Jak ci tam jest w ogóle w tej Hiszpanii? Czy tam warto jechać? Bo wiesz, ja to zawsze... Jechać warto. Warto? Wszystko jest maniana. Ale słuchaj, ty, no, powiem ci, tak. Gosia, ty wyglądasz już jak Hiszpanka. No, widzisz, no to dobrze, ja tutaj się bardzo dobrze czuję. To jest, słuchaj, miejsce, w którym ja mogę być przez jakiś czas. No właśnie, to jest dobre. To jest dobrze, że dodałaś. No. Też tak myślę o tym, że może tam kiedyś wyląduję, może to będzie moje miejsce, bo całe życie człowiek szuka tego miejsca na ziemi. Może to będzie, ale ja nie mówię tego na 100%, bo to jest jeszcze za wcześnie. Wiesz co, no to tak jak masz to po mnie, bo ja całe życie szukam swojego miejsca na ziemi, tak? No i ty widzę... No myślę, że tu jest nieźle. Tu jest nieźle, mogę tutaj... Tak jak i ty, no nie? Że przez chwilę można się gdzieś zatrzymać, tak? Przez chwilę, tak, jest super, właśnie to jest to miejsce, a potem, wiesz, ja to uważam, że my to miejsce to mamy w sobie, wiesz, że to trzeba w sobie szukać i po prostu ze sobą się czuć dobrze i wtedy się wszędzie czujesz dobrze i można zwiedzać. Nie, no jak odnajdziesz zgodę ze sobą, to możesz mieć wszędzie mieszkać. Pierwsza moja podróż z Gosią Małą to była Hiszpania, kiedy jechaliśmy samochodem i było tak gorąco, bo chyba ja miałam jedyny wolny miesiąc, to był chyba sierpień, no to wiecie, 40 stopni. I pamiętam, Gosia było tak gorąco, ona sobie z ubrania zrobiła hamak z tyłu, co było strasznie niebezpieczne. I zatrzymaliśmy się, ja mówię, ojej, takie arbuzy, może takiego arbuza, bo strasznie mi się chce pić. No i mówi, no i stanęliśmy i nam podali tego arbuza, a on był gorący w środku, po prostu jak... wulkan. I pamiętam do dziś, że to smak gorącego arbuza nie polecam w Hiszpanii. Gosia, więc tak, słońce, pogoda ducha, dobre jedzenie hiszpańskie. Już nie mogę się doczekać, kiedy do ciebie przyjadę do Hiszpanii. Może przyjadę z ekipą, może ich namówię, słuchaj, coś przygotujesz fajnego. Bardzo. Ale muszę niestety kończyć, bo za chwilę mam lekcję, hiszpańskiego. Gosia, muchas besos and abrazos. Buziaczek, pa! Buziaczek. Otra vez. Hola, guapa. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo puedo beber estás? Un poco agua mineral, pero... Claro. Tienes sed. Tak naprawdę nigdy nie uczyłam się hiszpańskiego. Tak ani systematycznie, ani nie chodziłam na lekcje, ponieważ ja tak naprawdę to ja się uczyłam tego hiszpańskiego ze słuchu. Cuéntame, ¿qué te gusta en España? Como se dice, muchachas jóvenes y en vino viejo. Es una broma. Una broma. Una broma.
Sí. Me gusta playa. Y me gusta tiempo. Ajá. Me gusta agua caliente en el mar. De playas, sí. playas. Energía es en el sol. Relajante, ¿conoces esta palabra? Relajante es para es relaxante. Mira, estoy así, ¿no? Con un sombrero, ¿no? Sí, no pero... Guay, ¿también? ¿Conoces esta palabra? Guay, sí, no. Guay, ¿no? Se usa mucho en España, todo es guay, ¿no? Por ejemplo, tú también eres guay. Ah, ¿no? Guay, ¿cómo se? Guay. Sí, qué cojones, guay, por ejemplo, cojones. El vino es guay, Barcelona es guay, la gente. Guay, sí. ¿No? Bardzo lubię plaże nudystów, owszem. Byłam z moją przyjaciółką. Ja mówię, Boże, Gośka, patrz, wreszcie człowiek wyjedzie z tej Polski i może się tak zrelaksować. I nagle w tym momencie ktoś tam leci prosto na mnie. Pani Ewo, czy można sobie z panią zrobić zdjęcie? Gośka, dawaj to pareo, wiesz, w ostatniej chwili się zakryłam, bo jeszcze by mi strzelili fotę, wyobraźcie sobie, to by było. Entonces vamos quizás repasar. Repasar de nuevo. Sí, sí. Vamos a pasar bebidas, porque bebidas son muy importantes, ¿no? Es para vida, pero idioma muy importante. Cava. Me gusta mucho. Pero i tu sabes. Qué significa semiseco? Półsłodkie, tak? Półsłodkie. No, semiseco. Semidulce półsłodkie. A, półwytrawne. A, exactamente. ¿Y eso qué es eso? I tu puede, eso es vino tinto. Eso es tinto. Jak powiesz, poproszę... Ona jest bardzo zaopatrzona. Lankie wina. Yo quería un copa de vino tinto, vino blanco. Yo prefiero vino blanco. Vino blanco, vale. Vale. ¿Y cuánto? Mira. Mira, Shakira. Shakira, ella se llama Shakira. Oh, no, no quiere. Nerviosa un poco. Peligrosa y nerviosa, pero ella sí, queremos terminar nuestra, sí, nuestra ¿tenemos clase. Tenemos que terminar. Sí, pero yo hoy tiene clase de bailar con mi amigo que tú conoces. Tengo clase con mi amigo, Janek, yo bailaba en el dance con estrellas, con él, sí, y tú comprendes. Estrellas. Sí. ¡Qué guay! Sí, qué guay. Genial. Pero él, entonces, él mi... Él... Muerte y... Sí, sí, él sí. Mi... jak se mówi, że on dzwoni do drzwi? ¿Eh? Jak... Él está tocando la puerta. Tocando la puerta, sí. Ah, vale, entiendo, pues... Sí, hasta siempre, luego, hasta luego. Un placer, sí. Y Eva, muy hasta placer, pronto. Ese es mi hasta placer. Pronto. Sí, hasta pronto. Vale. Genial. Jeden z takich znajomych, przyjaciół mogę nawet powiedzieć, z którym możesz nie utrzymywać kontaktu przez... W ogóle możesz go nie widzieć przez rok, a po roku się nagle zjawia i się okazuje, że nic się nie zmieniło i że on się nie zmienia. I to jest fantastyczne u przyjaciół takich. No wreszcie! Ej, ile można Shakira, moja ciesiewa! Ile można czekać na nauczyciela tańca? Chodź! No, słuchaj, a to jest ten no. Twój dom? No nie, a czyj? No to ja, bo ja słyszałem, ja gdzie się wyprowadzać do Hiszpanii. No co ty, to wiesz co to, gdzie tak słyszałeś? Kto to tak powiedział? No coś mówili tam Hiszpańcy. No jak wiesz, tancerzy mówili. W każdej jakiejś plotce jest część prawdy. Tak? No tak, chcę na trochę pojechać. Tak? Jednak, no zostawić ten piękny kraj. No to dlatego no, to tu przyszedłem, tak? Musisz mnie trochę podszkolić w tańcu hiszpańskim. A ci
Pamiętasz jakiś taniec z Hiszpanii? No jaki? No jaki? Casa Doble, kto tańczył z tobą? Ja ta ta, ja ta ta, ja ta ta. No, jednak i budki dałaś mi się od razu. Nie, to teraz skupię. Nie, ale no tak hiszpański nie będziesz tańczyć. No, no mam kieckę. No jak, no jeszcze chyba z tańca zwiezdna. Tak. Z tańca zwiezdnami. No mam, chodź szybko na górę. Tak jak patrzę na Shakirę i 7 lat, to zaczęła się moja przygoda z tańcem, to myślę, że chciałabym do tego wrócić jeszcze. Taniec uruchamia wszystkie mięśnie, taniec uruchamia też głowę i taniec daje przyjemność. I jeszcze jak się tańczy z Klimentem na przykład, to już w ogóle spełnia to ładnie, czerwony kolor, a czarny jest zawsze dobry. A czarny, tak. Ale kustka, ale jako spódnicę. Musi być ta ładna, pokaż. Bardzo ładna, bardzo. Ale tu ci będę widać nogi więcej. Co chcesz? A tam mi nie musi być nic widać w końcu. Ładnemu, w końcu w każdej sukience ładnie, nie? Tylko czy stylizm jeszcze się, bo wiesz, że zawsze nie miałam talii. Nie, teraz masz, teraz słuchaj. Mam. No. Widzisz, ze mną nie miałaś takiej. No, chyba jednak coś, dobra. Coś poprawiło. Czyli co? Ale poczekaj, nie. Od kustek się nie zaczyna. Od ubierania. Od czego? Od staniku. No, dobry, dobrany stanik musimy wybrać. No, to wybierz. Tak, bo wiecie, jak ja z nią tańczę, to musi dopasować wszystko. No dobra, ale pokaż. Korset? Albo korset. Wow! No to jest profeska, widzę. Signorita! Czy ty masz déjà vu? Bo ja mam. Tak, słuchaj. Ty. Para numer, jak jsme byli? Čtyři! Jdeme na parkiet! No proszę, na tarasie parkiet. Para numer čtyři. No to jedziemy, powoli. Czy pamiętasz coś? Nie wiem. Ile, w którym to było roku? Zaraz sprawdzimy, uwaga. Co ja? Obroty zaczynamy. Hop, 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 stop. Idziemy. Tyk, tyk, tyk i idziemy. Dobrze, Ewa. I cia-cia. Hop, hop, obrót, hop, i to twoje, ja ta, hop, hop, a, to za późno. Ale, dawaj, ale musisz liczyć, tak jak liczy Janek zawsze. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, hop, idziesz. Raz, dwa, trzy. Ja teraz jadę do Hiszpanii. No to taka jest prawda. Świat należy do odważnych. Najlepsze mam za sobą. Najgorsze będzie wyjście z tej wody. No ale cóż, nie ma wyjścia. Jest wyjście, jest jedno. To źródło ma 21 stopni, dzisiaj na powietrzu jest 16 albo i 10, a miejsce nazywa się La Font Salada. Przepiękna rana pogoda! Jak mam wejść? Chcę do domu. Jesteśmy takiej typowej hiszpańskiej tawernie, jakby to nazwać. Tapas, czyli po prostu się zbada tutaj na kawkę. Dzisiaj mamy pogodę jak to się mówi? Tiempo malo. Claro. I możemy się tutaj po prostu przechować, żeby na nas nie padało. A później dopiero od 6 godziny podobno dopiero tutaj można coś zjeść. Całe życie coś robić, zwiedzać, podróżować, a nie tylko tak stać pod palmą i czekać, aż ci orzech kokosowy spadnie na głowę.